Dziś obchodzimy Mikołajki i dlatego sprawdzimy, jaki zostać się najlepszy, a jaki najgorszy prezent od Mikołaja. Szybkie pytanko. Czy był taki prezent, który ci totalnie kiedyś się nie spasował? Tak, był. Co to było? Lutownica. Proszę pana, nie dostałem takiego prezentu. Mówię panu, 83 lata, a dzisiaj już na skraju lasu. Rózgę dostałam. Ale tak centralnie rózgę? Tak, rózgę normalnie. Taką odzłoconą, ale była rózga. Nie, ale wtedy się przydają. Bo teraz albo skarpetki zimno. Od babci. Jak do tej pory nie udało się. Nie udało się takiego idealnego. Nie udało się, nie trafił Mikołaj. Pamiętam, bo to był jakiś czas temu, ale chyba jakaś książka, która mi nie podpadła po prostu. Tak, były nietrafione. Skiety na przykład. Też nie pamiętam, mówię. Za długo żyję. A jak byłem już dorosły, to nie dostawałem prezentu. Na pewno są ocena z matematyki. Rodziców to nie ucieszy, ale no... Mikołaj przychodzi tylko dla grzecznych dzieci i dorosłych i w ogóle. Myślę, że chyba miałem taki prezent. Okej, co to było? To była szósta para skarpet, jaką dostałem na jednego Mikołaja. Ale w sensie dostałeś 6 par skarpet na jednego Mikołajka, że od każdego tak, inny kolor? Od różnych osób dostawałem. Bo dostał pan kiedyś taki wyjątkowo dobry prezent pod choinkę może? Całusa od żony. Łyżwy, jak byłam dzieckiem, figurówki, a wtedy to był rarytas. Wow. No. Zawsze jak dostawałem jakiś prezent, zawsze mi się on podobał. Oczywiście cała rodzina w komplecie. To jest taki święty Mikołaj, który wie, co ktoś potrzebuje, prawda? I zawsze są miłe takie niespodzianki. Dostałem kiedyś kurtkę taką, którą niestety no, mi się zniszczyła i dostałem ją od dziadka, który niestety już nie żyje. A tablet? Rodzinnie spędzone święta też, no to też są ważne takie aspekty. Tak, było już tak niejednokrotnie, praktycznie co roku tak jest. I co to było takiego wyjątkowego? Takie na przykład łamigłówki, ja bardzo lubię takie łamigłówki, więc na przykład to takie tego typu rzeczy. Zazwyczaj są trafione. Zawsze lepiej dostać coś, taki mały upominek, niż nic, no o pamięć chodzi bardziej chyba, nie? No coś z biżuterii na przykład, bardzo miłe. Czy tam jakaś torebka, także... Bardzo przyjemne są prezenty takie. Pod choinką to królik najfajniejszy był. Dostałeś królika? Tak, dostałem królika. Pod choinkę... Katana. Katana dostałeś. A ty jakie dostałeś prezenty? Napisz w komentarzu. Szybkie pytanko.